Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Samsunga Galaxy Tab S7 Plus. I mówimy oczywiście o tym większym przedstawicielu nowych tabletów. Mamy Tab S7 Plus, który ma właśnie 12,4 cala. I mamy tego mniejszego, czyli Tab S7 z 11-calowym ekranem. Mówimy o tym większym i lepszym tablecie, głównie ze sprawą ekranu, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Zacznijmy od tego, co mamy w pudełku. W pudełku bardzo fajnym dodatkiem jest to, że mamy rysik. Jest on integralną częścią zestawu i to jest świetna sprawa, że nie trzeba tego dokupować osobno. Nawet gdyby kosztowało to tylko 200 czy powiedzmy 300 zł, to fajnie, że po prostu nie musimy już się o to martwić. Natomiast sam tablet posiada wbudowane ładowanie 45-watowe maksymalnie, ale w zestawie dostajemy ładowarkę 15-watową i o tym powiemy sobie za chwilę. Konstrukcyjnie mamy aluminiową ramę, aluminiowy tył i z przodu szkło. Nieznanego pochodzenia, nie wiadomo czy jest to jakaś Gorilla. Ciężko powiedzieć, czy w ogóle Gorilla Glass robi takie wymiary szkła, bo jest to jednak naprawdę duży tablet. I zacznę od tego, że waży jednak ono ponad 500 gramów, prawie 600 i to idzie wyczuć. No i jest to jednak rozmiar tabletu, który mnie osobiście jakoś specjalnie nie odpowiada. W sensie do pracy stacjonarnej jak najbardziej, ale trzymanie go przez dłuższą chwilę, kiedy oglądamy filmy, jest już dość problematyczne. Również jeżeli gramy w gry, które wymagają żyroskopu, to niestety jest to odczuwalne na dłoniach i musicie na to zwrócić uwagę. A mówimy o samym tablecie, bez tego zestawu, chociażby z klawiaturą, bo jest tutaj dostępna tak jak w poprzednich modelach, chociażby przy Tabie S6, więcej mówiłem właśnie w tamtym teście. Tu jest różnica taka, że ten touchpad jest większy, przyciski są większe, są dodatkowe przyciski u góry funkcyjne. Myślę, że jest to naprawdę świetne akcesorium, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zastąpić chociażby komputer, a myślę, że spokojnie jest to możliwe, to takie akcesorium byłoby tutaj jak znalazł. Jak to zawsze z tabletami bywa, ciężko opisywać te urządzenia w zależności od tego, jak je trzymamy, bo w pionie oczywiście po prawej stronie mamy dwa przyciski, jeden jest do regulacji głośności, drugi jest przyciskiem zasilania. Bardzo, bardzo płytkie, ale mają dobry skok, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń. Górna krawędź to oczywiście przeszycie antenowe, są tutaj mikrofony i dwa z czterech głośników. Kolejne dwa głośniki są na dole, mamy również przeszycie antenowe i USB typu C. I przechodząc do głośników, muszę powiedzieć, że grają naprawdę fenomenalnie. Są świetne, bez dwóch zdań, jest sporo basu, bardzo ładnie separacja następuje tutaj dźwięku ze względu na odległość chociażby między głośnikami. Spokojnie do posłuchania muzyki, do oglądania filmów nawet w kilka osób. Myślę, że ekran jest wystarczająco duży. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Myślę, że to jest jeden z mocniejszych punktów tego sprzętu. Na pewno głośniki są bardzo porównywalne do iPadów Pro. Ciężko powiedzieć, czy lepsze. Oczywiście jest to kwestia charakterystyki, ale na pewno są bardzo dobre i oczywiście są tutaj dostrajane przez AKG. Jest masa ustawień związanych z samym profilowaniem dźwięku, więc polecam sobie tam zajrzeć. I wrócimy do tej lewej strony, czy też dołu, jeżeli trzymamy tablet w poziomie. No oczywiście są tam miejsca, żeby fizycznie zahaczyć po prostu naszą klawiaturę, ale mamy również tam miejsce na złącze POGO do podłączenia po prostu i komunikacji tej klawiatury z samym tabletem. Dolna krawędź, czy też po prawej stronie, jak mówiłem wcześniej, to USB typu C. I w przypadku tabletu Tab S7 Plus mamy naprawdę gigantyczną baterię. Jest to dokładnie 10 090 mAh, więc bardzo dużo. I powiem szczerze, że oryginalna 15-watowa ładowarka ładuje tak długo ten sprzęt, że chyba po 5 godzinach, czy tam 4,5 już po prostu mi się znudziło, a tablet i tak do końca się nie naładował, więc nie wiem jaki jest oryginalny czas. Udawało mi się w 3 godzinki za pomocą 45-watowej ładowarki ładować. Oczywiście innej, nie oryginalnej, bo tej oryginalnej nie mam, ona jest sprzedawana osobno. Więc można szybko naładować tablet, ale jeżeli polegamy tylko na tym, co mamy w pudełku, to niestety będzie to trwało bardzo, bardzo długo. Natomiast jeżeli chodzi o czasy rozładowywania, jest świetnie. No, ciężko rozładować ten tablet powiedzmy w jeden dzień, czy nawet w cyklu kilkudniowym. Jeżeli sięgamy po tablet okazyjnie, czyli do przeglądania internetu, oglądania jakiegoś tam filmu, trochę telewizji powiedzmy jakiejś VOD, to myślę, że spokojnie tutaj 10-12 godzin na ekranie. Jeżeli jednym ciągiem, myślę, że może jeszcze dłużej, zależy to w dużej mierze od podświetlenia. W ciągu dnia na pewno ta bateria będzie szybciej schodziła ze względu na wysokie wartości, ale w nocy myślę, że bateria może wytrzymać nawet więcej niż te 12 godzin, co jest oczywiście świetnym wynikiem, więc pod względem baterii bym się specjalnie tutaj nie przejmował i nie jest to okupione jakąś wielką grubością urządzenia. Jeżeli chodzi o sam sprzęt, mam niespełna 6 mm grubości. Myślę, że jest to naprawdę świetny wynik.
Przejdźmy sobie do tyłu. Z tyłu natomiast możemy zauważyć trzy elementy. Pierwszy z nich występuje podwójnie u góry i na dole. Są to oczywiście odprowadzenia do anten, w związku z tym, że mamy tu możliwość włożenia po prostu karty SIM. I druga kwestia to oczywiście wystający aparat. Delikatnie, bo delikatnie, nie jest to moduł, który jakoś tutaj mocno przeraża, ale mimo wszystko. No i zestawienie jest, myślę, dość sensowne. Mamy 13 megapikselowy aparat ze światłem 2.0, ten podstawowy, i 5 megapikseli ze światłem 2.2 jako ultra szeroki. Ja nie jestem zwolennikiem robienia zdjęć tabletem, natomiast do jakichś tam wideo rozmów, bo mamy oczywiście aparat z przodu również 8 megapikseli ze światłem 2.0, do robienia jakichś dokumentów myślę, że w zupełności wystarczy, a ten szeroki kąt myślę, że przyda się również w kilku scenariuszach. Natomiast ciekawsze jest to, co mamy pod spodem, czyli możliwość ładowania po prostu naszego rysika bezprzewodowo, magnetycznie. Czyli po prostu kładziemy sobie rysik, on nam się przysysa. Musimy go położyć konkretną stroną, zarówno jeżeli chodzi o powierzchnię, ale również o kierunek. Więc kładziemy sobie go i on wtedy zaczyna się ładować. To trwa bardzo szybko, tutaj myślę, że w kilkanaście minut jesteśmy w stanie od połowy wartości baterii w rysinku naładować go do pełna, więc nie ma z tym problemu, a dłuższe wykorzystanie rysika również nie owocuje tym, że on nam się w trakcie pracy rozładuje. Więc to rzeczywiście jest tutaj bardzo dobre i jedyne moje zastrzeżenie, jeżeli jesteśmy już przy rysiku, to bym powiedział, że może nie, że nie jest ergonomiczny, tylko mam wrażenie, że po prostu mógłby być lepiej wykonany, że ten plastik jest jakiś taki cienki. To jest moje jedyne zastrzeżenie i właściwie tyle. Natomiast zwracam uwagę, że mamy tutaj przycisk, który może służyć do wykonywania różnych funkcji, do zdalnego odblokowywania chociażby tabletu, bo można za pomocą rysika, który jest skonfigurowany, bezpośrednio sam tablet odblokować. I w kwestii rysika, powiem, że on przysysa się niestety tylko na tyle, jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie go możemy ładować, albo w innym miejscu obudowy aluminiowej, natomiast na krawędziach niestety nie, czyli na krawędziach nie mamy magnesów. Szkoda, bo czasami gdybyśmy mieli to urządzenie wpięte w klawiaturę, to ten rysik, no nie chcielibyśmy go za każdym razem go odkładać do tyłu. Mówiłem o tym przy Tabie S6, że nie jest to takie super wygodne, że musimy to robić po prostu na ślepo, na czuja. Fajnie, gdybyśmy mogli, no chociażby na prawą, czy na lewą, czy górną krawędź odłożyć rysik, nawet gdyby się nie ładował. Ale przejdźmy sobie już do przodu i do tego, co chyba jest najważniejsze i najlepsze w tym sprzęcie, czyli ekran 12,4 cala. Jest to ekran 120Hz, Super AMOLED, 1752x2800 pikseli, 16:10, około 266 punktów na cal. Ekran jest świetny, nie wiem, czy mogę coś więcej tutaj powiedzieć, bo jasność minimalna, maksymalna są rewelacyjne, kąty widzenia, czernie, kontrast, to wypada tutaj, istnieje genialnie, no i mamy tutaj naturalnie 120 Hz, które to wszystko potęguje. Czy to jest lepszy ekran od iPada? Jak najbardziej. Dlaczego? Ekran w iPadzie jest IPS-owy. Tutaj mamy ekran Super AMOLEDowy, który oczywiście wspiera HDR 10 z plusem i to też jest różnica względem tego Taba S7 podstawowego, nie z plusem. Tam też jest ekran IPS-owy, a nie Super AMOLED. Więc nie wiem, czy to po prostu nie jest najlepszy duży ekran, który jest dostępny na rynku. Rameczki są małe, niektórzy mogą powiedzieć, że hej, no może trochę jednak za duże, ale przypominam, że tablet jakoś trzeba jednak chwycić, więc myślę, że one są odpowiednie do tego, żeby położyć po prostu sobie ręce zarówno w poziomie czy w pionie, żeby wygodnie tablet trzymać. Jak mówiłem, jedną ręką dość ciężko to się robi ze względu na wagę, ale dwoma rękoma myślę, że już jest znacznie, znacznie lepiej. I oczywiście możliwość dopasowania tego panelu jest bardzo szeroka, zresztą jak w każdym innym urządzeniu z nakładką One UI od Samsunga, więc nie będziemy sobie tego omawiać. Wspomnę teraz tylko o tym, że mamy skaner odcisków palców w samym ekranie. Jest on oczywiście na dole lub po prawej stronie, jak trzymamy po prostu w poziomie urządzenie. Naturalnie można sobie obrócić urządzenie, żeby był po prostu skaner po lewej stronie, jeżeli jesteśmy osobą leworęcznymi, nie ma z tym problemu. Cały interfejs bez problemu się obróci. I skaner działa dobrze, nie jakoś rewelacyjnie, w sensie nie jest jakiś momentalny, ale wydaje mi się, że wystarczająco dobrze, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń, odblokowuję urządzenie za każdym razem i to jak najbardziej ok. Mamy alternatywne rozpoznawanie twarzy za pomocą kamery, więc jest to skan 2D, nie jest to bezpieczne, nie służy do żadnej autoryzacji niestety. Przejdźmy szybko przez specyfikację. Snapdragon 865 z plusem, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, można pamięć oczywiście rozbudować, jak mówiłem wcześniej. Pamięć wewnętrzna to UFS 3.0 i muszę powiedzieć, że tablet naprawdę śmiga. W sensie wszystko jest wykonywane natychmiastowo, aplikacje odpalają się w bardzo dobrym tempie. Zostają w ramie, nie mam tu jakichś większych zastrzeżeń i rzeczywiście ekran 120 Hz potęguje to wrażenie, że urządzenie po prostu pływa. Myślę, że jedno z najszybszych urządzeń tego formatu na pewno. Czy jest lepsze od iPada pod względem samej specyfikacji?
Myślę, że tego się nie da porównać ze względu chociażby na różną bibliotekę aplikacji i chociażby ze względu na to, bym dobierał sobie sprzęt. Jeżeli interesują nas aplikacje w App Store, to myślę, że jest to dość oczywiste. Jeżeli korzystamy z aplikacji bardziej profesjonalnych na Androidzie, to myślę, że to może być po prostu najciekawsza opcja. Ale jeżeli chodzi o specyfikacje i możliwości, jest naprawdę rewelacyjnie. No i myślę, że jest na tyle to duże urządzenie, że żadna temperatura tutaj nie jest mu straszna. Nie jest praktycznie żadna wyczuwalna na tyle obudowy. Przejdźmy natomiast do samej nakładki. Nakładka wygląda bardzo klasycznie, w sensie po lewej stronie mamy Samsung Daily, od góry mamy pasek powiadomień, on jest wysuwany jakby albo po lewej, albo po prawej stronie, więc on nie przechodzi jakby przez całość szerokości czy długości ekranu, szczególnie w poziomie, więc możemy wybrać sobie, czy to jest od lewej, od prawej, czy na środku, tam gdzie przesuniemy, tam mniej więcej ten pasek nam się będzie pojawiał. Sama nakładka menu aplikacji wygląda praktycznie identycznie jak w przypadku większości smartfonów tych topowych od Samsunga. Zwrócę uwagę na kilka dodatkowych aplikacji, tak zwane Galaxy Pix, mamy Clip Studio, Note Shelf i Canva. To są aplikacje, które są darmowe przez jakiś okres czasu, jest możliwość tam szkicowania, rysowania, wielu innych rzeczy. Natomiast jeżeli chcemy z tego korzystać na dłuższą metę, to musimy to jednak wykupić subskrypcyjnie. Zwrócę uwagę, że jak zawsze jest Pen App, jest strefa AR. No i niech Was nie zdziwi, że mamy tutaj aplikację telefon, bo z tabletu normalnie da się dzwonić albo za pomocą karty SIM, która jest po prostu włożona. Są to oczywiście rozmowy głośno mówiące lub przez zestaw słuchawkowy, albo można naturalnie po prostu podłączyć sobie do tego urządzenie Samsung i wtedy po prostu odbierać SMS-y czy też połączenia bezpośrednio na tablecie, kiedy telefon leży gdzieś indziej. Trzy słowa o samym rysiku. Rysik oczywiście jest integralną częścią, tak jak mówiłem, zestawu, więc warto z niego skorzystać i ogólnie rysik jest jakby z tej kategorii rysika z Note 20 Ultra, czyli z tym szybszym odświeżaniem 9 milisekund i jest on bardzo dokładny do rysowania, do robienia notatek i jak w przypadku właśnie Note 20 Ultra mamy właściwie wszystkie identyczne rozwiązania. Po pierwsze możemy tworzyć notatki na wyłączonym ekranie, również inteligentny wybór, pisanie po ekranie, wiadomości odręczne, są AR Doodles, Pen App i wiele innych rzeczy, które możemy później po prostu sobie pododawać. Z najważniejszych ustawień, jeżeli chodzi o sam rysik, to zwrócę uwagę na to, że mamy tą świetną funkcję, o której mówiłem, czyli odblokowania za pomocą rysika S Pen. To jest bardzo fajne, szczególnie jeżeli często sięgamy po tablet, a nie chcemy, żeby cały czas ten ekran też się palił, albo chcemy go wygasić. Nie chcemy za każdym razem albo go podnosić, żeby odblokować za pomocą rozpoznawania twarzy, albo przykładać po prostu palca w miejsce skanera. Wystarczy dotknąć przycisku na rysiku i tablet nam się odblokuje. Nie zapomniano oczywiście o wszystkich tych funkcjach AirView, czyli i przesuwaniu, i podświetlaniu pewnych wiadomości, pewnych linków. Jest oczywiście informacja o tym, że gdzieś rysik zostawiliśmy, żeby go naładować. Tych rozwiązań jest bardzo dużo i nie będziemy sobie tego tutaj omawiać, bo to jest tak samo jak w Note 20 czy Note 20 Ultra i tam poświęciłem na to naprawdę sporo czasu. Więc podsumowując, Tab S7 Plus, nie zawaham się tego powiedzieć, jest absolutnie fantastycznym urządzeniem. Nie jest oczywiście tani, ale zwracam uwagę, że mamy tutaj topową specyfikację, ale taką naprawdę top. Mamy świetny ekran, myślę, że nic lepszego nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej w tym formacie znaleźć na rynku. Czy proporcje są lepsze niż w iPadzie? Myślę, że do oglądania filmów tak, bo po prostu zdecydowanie mniej odcinamy sobie po prostu pasów, a jeżeli oglądamy filmy, które nie są tak stricte w proporcjach kinowych, tylko właśnie bardziej 16:9, to praktycznie cały ekran nam wypełniają, więc dużo lepiej niż to w przypadku chociażby 4:3 takiego klasycznego. I tak na dobrą sprawę nie znalazłem żadnej wady w Tabie S7 Plus poza tą powiedzmy 15-watową dość oszczędną ładowarką w zestawie, więc wydaje mi się, że tablet naprawdę robi robotę i myślę, że jeżeli ktoś niekoniecznie potrzebuje urządzenie z iPadOS-em czy ogólnie z iOS-em w tym środowisku i szuka czegoś na Androidzie, to wydaje mi się, że nic lepszego raczej na rynku nie znajdzie. Dajcie znać, co myślicie, może macie poprzednie taby, albo szykujecie właśnie się do wymiany nowego Taba S7 lub Taba S7 Plus. Ja pewno, gdybym wybierał między tymi dwoma urządzeniami, wybrałbym Taba S7 Plus ze względu na ekran Super AMOLED. To jest, myślę, chyba najważniejsza rzecz. Pomimo tego, że jest on większy od Taba S7, gdzie jednak to 11 cali bardziej by mi pasowało w takim codziennym użytkowaniu. 12,4 cala to jednak jest dużo.
Ale te wydłużone proporcje też tak powodują, że urządzenie nie jest jakoś takie super ogromne. Natomiast waga daje o sobie znać. Dzięki bardzo, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do polajkowania. Oczywiście aktualne ceny macie jak zawsze w opisie. Zapraszam Was również do komentarzy, napiszcie co sądzicie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.